Nie. To ja zanim, tak, zanim się y, włączy y, prezentacja, chcę powiedzieć, co to tutaj przyniosłem. Mianowicie jest to kapa liturgiczna, trochę jakby ilustracja słów pana profesora Polaka. Kapa liturgiczna przedwojenna, y, no męczeństwa, tak, w kolorze czerwonym, która ma na tych połaciach, no właśnie zaskryte to najważniejsze tutaj przy ręce, Przedwojenne orły, czyli godła polskie, które, no właśnie, były gdzieś elementem, zobaczcie, nie ma tutaj elementu religijnego w znaczeniu krzyża, w znaczeniu jakiegoś symbolu religijnego. Jedynym rozpoznawalnym emblematem obok ornamentyki takiej roślinnej są właśnie polskie godła. Ta kapa, skąd powstała, na jaką okazję powstała, tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że przez wiele lat była w takiej, powiedzmy, na plebanii, w każdym domu jest takie pewne miejsce, w którym się wkłada różne rzeczy przez dziesiątki lat. I tak naprawdę od kilku miesięcy dopiero wiemy, że ją, że ją mamy, że istnieje. Także jesteście jednymi z pierwszych, którzy gdzieś tam ją widzą. No to, to jeżeli chodzi o tą kapę. Pracuję w sadkach, to jest proszę księdza Jarosława, ta miejscowość, w której są korki, jak się jedzie z piły do Bydgoszczy. I przepiękny kościół fundowany przez właścicieli majątku bnińskich kiedyś pod patronatem królewskim. Mamy na to też dokumenty zachowane. To co. Oj. To co pierwsze to zbrodnia pomorska. Zbrodnia pomorska tak jak no, zbrodnia, która nie, nie ma nazwy, gdzieś tam zaczyna nam umykać. Tutaj fragment słów z odsłonięcia pomnika pamięci ofiar zbrodni pomorskiej, która jest w Toruniu, blisko na Starego Rynku, czy na Starym Rynku, na Starym Mieście. Natomiast jest to zbrodnia, która dotyczy naszych terenów, ponieważ dotyczy Selprzucu, czyli tej organizacji paramilitarnej zrzeszającej najpierw mniejszość niemiecką. Potem także ich polskich pobratymców, tych, którzy się zgodzili z nimi współpracować, gdzie w pierwszych miesiącach wojny ginie no, elita polska. To nie byli przypadkowi ludzie, chociaż były też takie utarczki personalne, ale na terenie tej mojej malutkiej miejscowości ginie prawie 100 osób wybitnych, najbardziej rozpoznawalnych, zasłużonych giną poszczególni ludzie, którzy są bardzo precyzyjnie wyznaczani, ale też ginie cała rodzina. Ginie też to tak mi się tutaj skojarzyło pani, która wydaje się, że była w stanie błogosławiony również. No i właśnie to są sadki. To jest akurat mapka sytuacyjna z akt prokuratorskich, bo dzięki panu prokuratorowi Górze z Bydgoszczy z Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu udostępniono mi te dokumenty. Przygotowuję teraz właśnie publikację związaną z tymi wszystkimi relacjami świadków zebranych w czasach powojennych. Więc można by sobie zobaczyć, gdzie te sadki są pomiędzy nakłem a wyżyskiem. Albo tutaj szkic sadek z tym rozpisaniem, jakie były gospodarstwa. Tutaj wystarczy popatrzeć na dół: są bracia budzkę. To są ci, którzy także będą udzielać się bardzo niedobrze w, w mordowaniu, w, w asystowaniu przy mordach. Do no, swoich sąsiadów, tak naprawdę, bo na tym też ta zbrodnia w jakiś sposób polega na znajomych, znających. Chociaż nie ustalono, kto był szefem, całym mózgiem tej operacji, Przy, został przysłany też funkcjonariusz państwa niemieckiego, policjant. Tutaj, właśnie, kilka takich protokołów przesłuchań. Które było o, to po prawej stronie sporządzone w 1945 roku, potem śledztwo wznowiono w latach 70., więc to są rzeczywiście takie rzeczy, które gdzieś nam, gdzieś oddajemy, z powrotem oddajemy temu społeczeństwu, i myślę sobie, chciałbym, żeby to gdzieś wróciło do pamięci, dlatego że za chwilę pokażę, mamy to miejsce upamiętnienia tego jednego z tych miejsc, gdzie, gdzie byli mordowani, tam się odbywa, Raz w roku Msza Święta, ona jest widoczna z drogi, tak po lewej stronie, gdzieś tam w oddali, jest widoczny, widoczny krzyż, widoczny ołtarz, widoczna flaga. Natomiast, tak naprawdę, niestety, ludzie zapominają. Czasami pytałem nawet krewnych o tym samym nazwisku, bardzo blisko krewnych. Oni nie pamiętali, ani nie interesowało ich to bardzo. To też pokaże, jak się próbujemy zmieniać. To też jest o tyle ciekawy akurat ten dokument, że oprócz tych akt polskich mamy też tłumaczone akta przesłuchań właśnie tych zbrodniarzy z sądu niemieckiego i tak jak to też było pokazane, powiedziane już, pan profesor Polak mówił, no nic im się nie stało oczywiście, ale też dzięki tym dokumentom mamy chociażby niektóre ze zdjęć tych właśnie zbrodniarzy. Upamiętnienie. To jest właśnie to miejsce. W sadkach mordowano w kilku miejscach. Mieszkańców sadek mordowano tak naprawdę w czterech miejscach. To jest akurat piaskownia pod mrozowem, przed takim wielkim zakrętem w lewo. Jak się spojrzy za sadkami, zaraz to, to zobaczycie, będzie to widoczne. Przed sadkami z drugiej strony nad, nad rokitką. Niektórych wywieziono do sądu w wyżysku, i niektórych zamordowano w paterku. To jest miejsce na naszym cmentarzu, w sadkach, w których ekshumowano niektórych, tych zwierzyska, nie z Paterka nie ekshumowano i położono ich w jednym grobie kilka razy w roku. W największe święta jest taka ceremonia utarta od lat czy dziesiątek lat, że jest musza święta, potem jest kondukt z władzami gminy, z przedstawicielami różnych stowarzyszeń działających właśnie do grobu. I po raz chyba drugi ksiądz, który wędruje w tej procesji, zakłada właśnie tą kapę, więc to jest też jakieś takie przywrócenie tego znaku. Ogłosiłem, zaproponowałem, ogłosiłem rok pamięci z racji tego, że mamy okrągłą rocznicę tej zbrodni, także u nas zbieramy te materiały i zaraz to też pokażę. Taki wielki baner, 3 m na 5 wisi na jednym z budynków parafialnych, o tyle ważne, że mieszkańcy nawet zapomnieli postaci księdza Kaja. Ksiądz Kaja to był człowiek niezwykły, człowiek naprawdę wielce wykształcony, a prywatnie przyjaciel błogosławionego księdza Michała Kozala, ponieważ razem byli w jednej parafii, jeden uczył w żeńskiej szkole, drugi w męskiej, w Bydgoszczy. Potem, kiedy ksiądz Kaja został proboszczem, a ksiądz Kozal został ojcem duchownym w gnieźnie, o zwyczajnie na święta wspomagał para, pracę parafialną i na to też są jakieś tam świadectwa. No to właśnie ten budynek, może nieładny, ale przynajmniej ozdobiony tym. Takim pierwszym akcentem było właśnie to, kiedy na jesieni ubiegłego roku wystawiłem zdjęcie księdza Kai znalezione w dokumentach. Gdzieś tam na bocznym ołtarzu ale właśnie w jego zamordowania prawdopodobną i to był taki pierwszy akcent. To zdjęcie dzisiaj spoczywa w zakrystii, właściwie każdy gdzieś opatrzył się, wie jak ten ksiądz z powrotem wygląda. Po jego zabiciu zresztą są na to świadectwa w tych dokumentach, Niemcy mówili, że no zabiliśmy Klechę, ale się nie stawiał i... E i to jest gdzieś też przywracanie pamięci, tożsamości także tej miejscowości. W każdym domu i w parafii też jest takie pomieszczenie. Więc dosłownie na wiosnę, kilka tygodni temu, odgruzowaliśmy je. Co niektórzy mówią, że tamte drzwi, które są, to były otwarte po raz pierwszy od 50 lat. Okazało się, że nie są zamknięte w ogóle. No, trzeba było zbić to, co jest niemożliwe do, do uratowania, czyli to wszystko, co jest za wilgociałe, to jest jakaś stara kruchta się okazało. I zaczęliśmy wydawać roczniki. W, w myśleniu parafii ksiądzkaja co roku na kolędzie rozdawał takie gazetki. Takie ruczniki parafialne, gdzie drukował historię parafii, bo Kościół ma lat 250, to co robił, a robił naprawdę bardzo dużo, łącznie z tym, że rozliczał się z pieniędzy, co, co jest niezwykłe. Wydajemy reprint tego za ofiarę rozdając, dzięki czemu chcemy to pomieszczenie uczynić Izbą pamięci tych wszystkich pomordowanych w sadkach, no tak jak mówię, blisko 100 osób. Pierwszy miejsce, pierwsze co się tam wydarzyło, to właśnie grupański. I ten grup pański w tym roku był właśnie taki, gdzie poukładałem te zdjęcia, które znamy, tych pomordowanych. Wiecie, to, to wzbudziło dwie reakcje. Pierwsze, widziałem ludzi w Wielki Piątek, bardzo długo klęczących ludzi, krewnych tych ludzi. No bo zobaczyli tam kogoś, o kim słyszeli, albo czyje zdjęcie dali. Tych zdjęć tutaj było gdzieś około 20. Bo to jest drugi, jakby, skutek tego, co, co, co się wydarzyło. To znaczy, przychodzili inni i mówią, Proszę, księdza, my też mamy. A moja tam babcia, ciocia, ktoś tam jeszcze ma. Także zaczynamy przywracać pamięć tych ludzi. I może, tak, żeby uwspółcześnić to wszystko, pokażę kilka z nich, kilkoro z nich. To jest Janek Toporowicz. Janek Toporowicz jest najmłodszą ofiarą zbrodni selprzów w gminie Sadki. Za to, że był harcerzem, ma 17 lat. Przyszli po niego i zabrali. Tak naprawdę rodzina nie do końca wiedziała i wie, co było takim powodem, ponieważ on był za młody, żeby się angażować politycznie w jakiś sposób. Natomiast no, utarło się mówić, że chodzi o właśnie tę jego, jego aktywność harcerską. To jest zdjęcie, które powstało w rocznicę Powstania Wielkopolskiego, i też jest taka opowieść mówiąca o tym, że Niemcy Miejscowi między innymi kierowali się tym zdjęciem, wybierając nazwiska do zabicia, i rzeczywiście kilku z nich zostało zamordowanych z tego zdjęcia wziętych. To jest pan Ignacy Tomyślak, policjant. To jest ten, który tutaj jest bokiem, siedzi, czyli po lewej stronie. Można sobie zobaczyć, jak wyglądało wnętrze komisariatu, czy posterunku policji w sadkach, co tam było ważne i co wisiało na ścianach. Natomiast pan Ignacy Tomyślak też był powstańcem Wielkopolskim. On w momencie wybuchu wojny miał już po 50. był. Pomijając różne inne tam sytuacje, współcześniając, była denazyfikacja przeprowadzona także przez Instytut Pamięci Narodowej. Między innymi ta wlotowa zbyt goszczy czy znakła ulica nazywała się Wyzwolenia, została przemianowana na ulicę właśnie tego pana Ignacego Tomyślaka. Przy tej ulicy mieszka i jego syn, i jego córka do dzisiaj. A to jest pan Wojciech Bębnista. Wojciech Bębnista to jest człowiek, postać wielka zasłużona dla tej małej miejscowości. Urodzony w 1873 roku, więc już no, starszy pan na owe czasy wtedy. Ten, który nie brał udziału w Powstaniu Wielkopolskim, ale je wspomagał. Też jest obecny na tym zdjęciu, które pokazywałem. Jak wielu ludzi uciekł w pierwszych dniach wojny, ksiądz Kaja również, potem okazało się, że to jest bezcelowe, więc wraca. Okazuje się, że Niemcy zajmują jego gospodarstwo, zamieszkał u krewnych, przyszli do niego do domu. Zdążył ołówkiem napisać dosłownie kilka słów dla swojego syna. To jest syn, Franciszek. Kochany synu, zabierają mnie do nakła. boję się pomyśleć, co będzie później. Pilnuj i doglądaj gospodarstwa, twój ojciec. Data jest 10 listopada 1939 roku, taka kumulacja mordów była właśnie w tę noc i 11 listopada. On zabiera ze sobą jeszcze wiszące nad łóżkiem, taki na szkle malowany wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej, dość spory różaniec, okulary. Potem zostaje rozpoznany i część tych przedmiotów do dzisiaj jest w posiadaniu bliskich. A to jest pan Paweł Płaczek, właściciel majątku, który no po prostu dość dobrze sobie żył. Niemcy zajmują jego majątek, zostaje zabrany, przychodzą po niego w nocy, zostaje zabrany w koszuli, nie pozwalają mu, że tak powiem, się ubrać jakoś mocniej. Zresztą potem po monografie na koszuli zostaje rozpoznany. Potem przychodzą jeszcze po jego syna. Przychodzą po Zbigniewa. To jest nastolatek. I przychodzą jeszcze po jego siostrzeńca. To są, powiedzmy, mniej więcej równolatkowie. Jest taka opowieść: świadkowie mówią o tym, że on był wtedy na pierwszym roku Akademii Morskiej. Że przyszli synowie tych oprawców, tych Niemców, czyli właściwie ich równolatkowie przyszli. I jest taka opowieść mówiąca o tym, że mieli przy sobie karabiny, ale kolbami i tarli o ziemię. Tak byli, że tak powiem, niewysocy jeszcze, czy nie do końca dorośli. Zostają zamordowani w paterku. Czyli miejscowości pobliskiej. Natomiast na tym nie koniec. Opowieść mówi o tym, że, czy rodzina mówi także o tym, że żona pana Pawła, czyli mama Zbyszka, chodziła do nich. To jest Helena Płaczek. Chodziła do Niemców, no, jakby wstawiać się za tym mężem, pytać, co się działo. W jej powiedzieli, że ma przestać chodzić, bo trafi tutaj też. Oni zostają zabici, Helena zostaje bardzo brutalnie zgwałcona i zamordowana, wydaje się, że dla ukrycia tego, też tej, te, tego gwałtu. I żeby też powiedzieć jeszcze jedno. Nie mam, nie mam jeszcze twarzy, no szukamy. Był Niemiec, nazywał się Karl Job. był krawcem, na terenie gminy, właściwie w wiosce, Ewangelik, w wiosce w, prawie w całości niemieckiej. Cudem, nie wiadomo skąd, w takiej małej wioseczce okazało się, że mamy widokówkę z jego domem, był krawcem, z jego sklepem. I to był człowiek, który starał się przekonać Niemców, żeby nie mordować swoich sąsiadów. A kiedy się to nie, nie, nie udawało, to starał się chociażby przekonywać Polaków, żeby ostrzegać Polaków, przekonywać, żeby się gdzieś schowali, żeby na jakiś czas wyjechali, czy cokolwiek takiego. Więc kiedy Polacy zostali zamordowani, zabordowano też jego. Co ciekawe, to, to przypadkiem żeśmy znaleźli, ale ten dom istnieje do dzisiaj. I tam, gdzie on miał swój zakład krawiecki, jest do dzisiaj sklep, malutka wioska jeszcze się tam nie udałem, nie wiem, czy są pamiątki, to wszystko jest, że tak powiem, na, na świeżo robione. To też jest taki przykład, myślę sobie, warty odnotowania, dlatego, że to był Niemiec, to był Ewangelik, a jednak jakby zdradził tą swoją etniczną wspólnotę, tylko dlatego, żeby, no, ostrzegać, uważając, że tak nie można, tak nie wolno. Zresztą to nie koniec jakby tej historii, dlatego że my nie wiemy, gdzie jest jego grup do końca. Jego żona córki wyjechały, miał dość liczne rodzeństwo. Jeden z nich był wysoko postawionym pastorem, więc może chociażby tutaj spróbujemy odzyskać tę historię. Gdzieś te prace się toczą. Natomiast kiedy ekshumowano, ponieważ dokonano ekshumacji po wojnie, to też jakieś tam trudne wspomnienia Niemców uczestniczących w tych ekshumacjach. Jego nie w, przeniesiono do tej wspólnej mogiły, którego zdjęcie pokazywałem, no bo mogiła jest na cmentarzu katolickim, a on katolikiem nie był, no w tamtych czasach jakoś to było niemożliwe. I to tyle, bo można by o każdym z nich przynajmniej pokazać. Natomiast powiem jeszcze jedno: pan profesor mówił o tych białym męczeństwie, no to ja nie mogę nie powiedzieć o pani Ludmile Rożko i, i, i stawiam tutaj, jakby żeśmy rozmawiali z panem profesorem. Proszę was, rozpoczynajcie jej proces. Rozpoczynajcie. I jeszcze jedna rzecz, pewnie taka ostatnia, to, to to, że no właśnie, jest jeszcze ksiądz Stanisław Streich, To jest ksiądz zamordowany przez komórkę sowieckiego wywiadu w 1938 roku pod Poznaniem. Jego proces się toczy. On był z Bydgoszczy. To jako pierwszy zdawał maturę w Bydgoszczy. Także tyle. Dziękuję bardzo.